No dzień dobry. Jest jesień, listopad, już po 20. Tak, a ja dalej ciągle w ogródku, ciągle coś robię. Słuchajcie, większość was siedzi już w domu, w cieplutkim, przy kominku, przy ognisku, nie już przy grylu, bo za zimno, ale głównie przy kominkach. Ja też mam w domu taki piec na drzewo, którym przy okazji ogrzewam cały dom. Dzisiaj będzie mowa o tym produkcie ubocznym z kominków, czyli o popiele z drzewa. Tak. Jest to taki siwy pył, który się pięknie rozsypuje. I słuchajcie, ten popiół pochodzi z roślin. W swoim składzie ma tylko to, z czego powstał, czyli z gałęzi, z konarów, z pni, czyli z drzewa. Drzewa. To drzewo na przykład, ten dąb, przez długie lata swoim niezwykle dużym systemem korzeniowym, przy pomocy różnych grzybów, bakterii, pobiera składniki mineralne, które są niezbędnym budulcem ściany komórkowej i komórki tegoż drzewa, że tych komórek tu są miliardy, to tych minerałów też jest potrzebne dużo. Nie będę już ich tu wszystkich wymieniał, bo od złota do wapna jest w tym drzewie wszystko. Podczas procesu spalania te wszystkie minerały utleniają się, tak jak i utlenia się węgiel zawarty w tym drzewie. Węgiel jest tu podstawowym budulcem, a te wszystkie inne są tylko solami mineralnymi potrzebnymi do elektrolizy i do budowy silnej, mocnej tkanki. I teraz tak, mamy tego popiołu sporo, zwłaszcza właśnie zimą, z tych kominków. I grzechem by było wyrzucić to wszystko do śmietnika. Nie wolno tego robić. Oddajmy przyrodzie to, co tak skrzętnie zbierała. Oddajmy glebie, bo to w jej strukturze były wszystkie te pierwiastki. I gleba podczas wzrostu rośliny ubożeje takie pierwiastki, bo przecież zabieramy wszystko, grabimy. Wyrzucamy chwasty, wyrywamy korzenie, obcinamy gałęzie i wszystko idzie gdzieś na wysypisko. Dobrze jeszcze, jak znajdzie się na kompoście, ale jak nie, to co w tej glebie zostanie? Dobrze, że ten dwutlenek węgla krąży w przyrodzie i on w sposób nieraz nawet nadmierny wraca. No i co zrobimy teraz? Słuchajcie, będzie widać dym. Stajemy od strony wiatru, idziemy po naszym ogrodzie i tak, żeby było widać. Sypiemy ten popiół. Nie martwimy się, że spadnie tam nam na jakąś roślinkę. Przyjdzie deszcz, wszystko spłuczy. Popiół ten, tlenki te wraz z wodą zamienią się w sole. Kwasy, zasady, które niezbędne są do życia roślin. Oddajmy glebie to, co jej się należy. Jest to najlepszy nawóz mineralny. Kiedyś takie rozsypywanie zastępowały nam pożary, które powstawały pod wpływem piorunów. Tak paliły niezliczone dziesiątki hektarów łąk, lasów, torfowisk i wszystkie te minerały trafiały z powrotem. Jeszcze do niedawna było wykorzystywane wypalanie łąk, by użyźnić glebę. No teraz tego robić nie wolno, bo już mamy takie gęste zaludnienie, że grozi to poparzeniem i ciężkim kalectwem.
wszystko co tu widać. Zabiera te minerały i ta trawa, i woda, i magnolia, i olszyna, i rododendron, i nawet te hortensje. Bo te kwiatostany są głównie zbudowane z potasu, fosforu, miedzi, kobaltu, niklu, wszystkich minerałów. Wszystko to brało udział w powstaniu tego, co tu rośnie. Ja spalając ten popiół nie marnuję ani grama. Sypię na grządki, sypię na trawę, sypię pod rośliny zasadolubne i sypię też do stawów, żeby tam też mogło rozwijać się obficie życie, bo tam są moje wpuszczone ryby i chcę też z ich sory mineralnych kwasów, tłuszczy skorzystać od czasu do czasu. Zjem sobie je w nagrodę na obiad. No trudno. Takie jest życie. Życie zjada życie. Także oddawajmy przyrodzie to, co jej zabieramy przy każdej jednej okazji, a przy popiele szczególnie. Do zobaczenia.